bezpieczeństwa i wyposażenia awaryjne naszego samolotu. Bagaż podręczny należy umieścić w schowkach nad głowami lub pod poprzedzającym fotelem. Pokażemy teraz, jak zapiąć, dopasować i rozpiąć pasy bezpieczeństwa. Prosimy o zamknięcie stolików, ustawienie opać foteli w pozycji pionowej oraz opuszczenie podłogowników. Na czas startu i lądowania wszystkie okna muszą być odsłonięte. Jeżeli ciśnienie w kabinie gwałtownie spadnie, maski tlenowe wypadną automatycznie nad Państwa głowami. Należy wówczas pozostać na miejscu, wyjąć najbliższą maskę oraz pociągnąć ją do siebie, aby uaktywnić dopływ tlenu. Maską należy zakryć usta i nos, elastyczną taśmę założyć za głowę i oddychać normalnie. Maskę należy założyć najpierw sobie, a następnie pomóc innym. Nasz samolot posiada 4 wyjścia awaryjne, wyraźnie oznaczone napisem SI, 2 wyjścia przeciw przedniej i 2 wyjścia przeciw tylnej części kabiny. Wszystkie wyjścia wyposażone są na wpuchiwane krapy. Prosimy zwrócić uwagę, że najbliższe wyjście może znajdować się za Państwa plecami. W sytuacji awaryjnej system oświetlenia podłogi wskaże drogę do wyjścia. Na pokładzie samolotu obowiązuje bezwzględny zakaz palenia oraz używania papierosów elektronicznych, a w toaletach zainstalowane są czujniki reagujące na dym. Prosimy o przestrzeganie poleceń personelu pokładowego i zapoznanie się z instrukcją bezpieczeństwa, która znajduje się w kieszeni fotela. Passengers, you now demonstrate the safety features of this aircraft. Hand luggage must be stowed in one of the overhead compartments or under the seat in front of you. Now we'll show you how to fasten, adjust and open your seatbelt. Please make sure that your tray table is closed and your seat is in the upright position with the armrest down. During takeoff and landing, all window blinds must remain open. If the pressure in the cabin drops sharply, oxygen mask will automatically fall from the overhead panels. Remain seated, take the nearest mask and pull it toward you to activate oxygen flow. Place it over your nose and mouth. Wrap the elastic band around your head and breathe normally. Put on your own mask first and then help others. Our aircraft is equipped with 4 emergency exits, clearly marked with exit signs. There are 2 doors at the front and 2 doors at the rear of the cabin. All emergency exits are equipped with evacuation slides. Please get to know where the emergency exits are located and be aware that the nearest exit might be behind you. The emergency floor lighting will guide you to the exits. We remind you that smoking and the use of e-cigarettes is strictly prohibited on board this aircraft, including the lavatories. All lavatories have been fitted with smoke detectors. Please follow instructions given by the cabin crew and take time to read the safety instruction card, which you will find in the seat pocket in front of you. Informujemy, że korzystanie z urządzeń elektronicznych dozwolone jest podczas całego lotu. Prosimy jednak o upewnienie się, że pozostają one w trybie samolotowym. Należy pamiętać, że na czas startu i lądowania laptopy i inne większe urządzenia elektroniczne muszą być zabezpieczone w bagażu podręcznym, kieszeni fotela lub w schowku bagażowym. W przypadku zgubienia, uszkodzenia lub zablokowania urządzenia elektronicznego w przestrzeni pomiędzy fotelami oraz gdy jego baterie są gorące lub wydzielają dym, prosimy o niezwłoczny kontakt z załogą. Pasażerów zajmujących miejsca w pierwszym rzędzie prosimy o umieszczenie całego bagażu wyłącznie w schowkach. Proszę zachować ostrożność podczas ich otwierania, gdyż znajdujące się tam przedmioty mogą wypaść. W przypadku ewakuacji cały bagaż podręczny należy zostawić na pokładzie. Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania, jesteśmy do dyspozycji podczas całego lotu. Dziękujemy za uwagę. Życzymy przyjemnego lotu. You are allowed to use electronic devices during the entire flight, but please make sure that your devices are in flight mode. Please keep in mind that during takeoff and landing, laptops and large electronic devices must be secured in your hand luggage, seat pocket, or the luggage compartment. Should you lose your electronic device, it gets stuck between the seats, battery is damaged, hot, or produces smoke, please immediately notify a crew member. If you are seated in the front row seat, all your belongings must be stored in the overhead compartment only. Please be careful while opening the overhead compartment as items may fall out. In case of evacuation, all your hand luggage must be left on board. If you have any questions or need assistance, we are at your disposal throughout the flight. Thank you for attention. We wish you a pleasant flight.
Krakowski, Kalwe, Hybalne oraz Poda. Życzymy smacznego. The passengers will receive initial positivity in a few moments and will be able to move in our in-flight service. On today's flight, we will offer you complimentary snacks, coffee, tea and water. Enjoy. Passengers, 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 pass
all electronic devices can be used during the whole flight as long as they are in flight mode. Thank you for your cooperation.